Witam ponownie. Tym razem pokażę Wam, jak wykonać samemu super puppeta. Potrzebne materiały znajdziemy w opisie. Najpierw przy użyciu gotowego szablonu wycinamy z gąbki tapicerskiej dwa kształty, z których złożymy głowę naszej pacynki. Następnie wycinamy oba elementy. Smarujemy je klejem w wyznaczonych miejscach. I sklejamy je w taki sposób. Teraz nakładamy klej na pozostały obwód gąbki. Oba kawałki łączymy ze sobą. Na naszym materiale odrysowujemy wzór, którym poniżej okleimy głowę naszej pacynki. Z materiału wycinamy zaznaczone kształty. Teraz zszywamy nasze materiały w taki sposób, tworząc jednolitą całość. Następnie materiał nakładamy na naszą piankę i sklejamy w okolicy ust maskotki.
kawałku kartonu odrysowujemy kształt ust, pluszaka i wycinamy go. Teraz wycinamy materiał, z którego będzie wykonana buzia. Materiał sklejamy z kartonem. Wykonaną buzię przyklejamy do głowy maskotki. Z czarnego materiału wycinamy dwa koła, które przykleimy do białej strepionowej połówki kulki. W ten sposób tworzymy oczy. Tak samo wycinamy i przyklejamy język. Następnie w materiale odrysowujemy kształt naszej ręki i wycinamy go. Zszywamy dwa kawałki materiału, tworząc rękawicę, do której włożymy naszą rękę. W ten sposób robimy dwie podobne ręce. W materiale wycinamy prostokąt i zszywamy go, tworząc nogi maskotki. Teraz wycinamy materiał, z którego zrobimy tułów naszego papeta. Tak prezentują się elementy pacynki. Teraz pora na zszycie wszystkiego w jednolitą całość.
Tors zszywamy w taki sposób, aby wygodnie było nam operować maskotką. Przyszywamy głowę. W tułowiu wycinamy otwór, przez którą włożymy swoją dłoń i przyszywamy tam rękę Puppeta. A oto nasz Puppet. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostaw koniecznie łapkę w górę.